Dzień drugi, zaczynamy dzień drugi. Jest 8:20, ale malutka zasnęła. Lorą pojechało 200 Aleksa do szkoły, a więc ja zaczynam. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Sport zrobiony, czas na śniadanko. Takie leciutkie owoce po sporcie, żeby nie zmarnować tego, co właśnie zrobiłam. No i przyszła paczka z Zalando, a więc sobie ją otworzymy. Księżniczka się obudziła, pozwoliła mamie zrobić sport i się obudziła. A więc zaraz pokażę wam paczkę z Zalando. Może przymierzę od razu, będzie wtedy lepiej to wyglądało. No co? Dzisiaj mam plan kupić prezent dla babci, bo moja mama ma w niedzielę urodziny. Tak? Tak? Prezent dla babci kupimy. A co to za gołe stopy? A co to za gołe stopy? A co to za gołe... A co to za stopa? O Boże drogi, co to za stopy? No co, kochane moje? W porównaniu do wczoraj, to ty wyglądasz na grzeczną. No? Czekam jeszcze na drugiego kuriera, mianowicie, który przywiezie dla Malisy taki malutki leżaczek. Jest to leżaczek specjalny na wyjazdy. Leżaczek, jak się patrzy na kamerę, leżaczek, który będzie z reguły w samochodzie, dlatego że zawsze jak jadę z Malisą albo do moich rodziców, albo do rodziców Lorą, to nie mam nigdy gdzie jej odłożyć. A że ona rośnie jak na drożdżach i w ogóle rośnie szybko. To dzieci za szybko rosną. No to słuchajcie, ona już zaczyna się interesować. Nie wystarczy położyć jej w wózku, czy położyć jej na kanapie, żeby tam niczego nie widziała. Tylko wiecie, żeby mogła być z wszystkimi. I znalazłam taki bardzo fajny leżaczek z Kiko, który nie był aż taki drogi. Dlatego, że zapłaciłam za niego około 44 euro z kartą moją sklepową. A więc mam nadzieję, że nam się przydaje. To jest w ogóle leżaczek, który się składa do takiej tuby. A więc to naprawdę później będzie dosyć małe rozmiarowo. I będzie mogli to zabrać na wakacje, bo jedziemy na wakacje na kemping, a więc jak będziemy nawet na tarasie, to żeby po prostu było gdzie malutką odłożyć, bo tu mam ten bujaczek, no ale to jest za wielkie, tego nie wezmę, następnie mam tamten bujaczek, co widzicie z tyłu, ale to jest drewniane, to jest też za duże i nie miałam niczego takiego, co się tak wiecie, łatwo składa do samochodu i żeby cały czas było w samochodzie. No, a więc zamówiłam taki leżaczek i zamówiłam jej również taki dywanik już z takimi zabawkami i tak dalej, żeby móc ją też położyć na takim dywaniku na podłodze. Może się jeszcze tak do końca nie interesuje, ale lada dzień wiem, że już niestety te dzieci szybko rosną i szybko się interesują, a więc taki leżaczek z zabawkami, a później będzie można wykorzystać to do wrzucenia kulek. Wszystko wam pokażę, jak tylko przyjdzie. Ty to pewnie głodna będziesz? Nie głodna? Nie głodna? Mama już cię odpięła, będzie ci... Ło, lolo! Wychodzimy pewnie już, pewnie. A co masz za bluzkę? Taką masz bluzkę? Taką masz piękną bluzkę? O! A no, nie jedz mi palca. Ale śmieszne! Ale śmieszne! Bluza z Zalando, jest to bluza z Hollistera. Znaczy, wszystkie te rzeczy są z Hollistera. I jest to taka fajna bluza crop top. To, co mi się najbardziej podoba, to materiał, dlatego że ona jest bardzo, bardzo cienka, więc to będzie idealna bluza na ciepłe letnie wieczory, żeby wrzucić do torebki i potem na siebie narzucić. Podobają mi się również te paseczki tutaj. Ma kaptur, który jest również bardzo cienki i moim zdaniem wygląda naprawdę fajnie. Super. Jak już wyczyścimy brzuch, to nawet będę mogła ręce podnosić do góry. Ale tak, moim zdaniem wygląda fajnie i ona kosztowała 14 euro. Następnie mam taką bluzę i tą bluzę zamówiłam w dwóch kolorach, dlatego że nie mogłam się zdecydować. Taka granatowa z białymi nitkami i druga jest biała z granatowymi nitkami. I bardziej podobała mi się biała, bo nie mam dużo takich białych bluz. W ogóle chyba nie mam takich białych bluz. W ogóle nie mam takich białych bluz. Ale stwierdziłam, że kurde, cały czas będzie brudna i cały czas będzie brudna. No ale potem stwierdziłam, że dobra, zamówię obydwie i zobaczę, która mi się bardziej podoba. I
w sumie muszę Wam powiedzieć, że sama nie wiem, ona też kosztowała 14 euro, a więc to jest naprawdę niedużo jak na Hollister, bo normalnie tam rzeczy są dużo, dużo droższe. Tutaj macie taki fajny ściągacz, jak widzicie to też jest taki crop top i właśnie, nie wiem, to jest ta granatowa, którą raczej zostawię, bo moim zdaniem praktyczna, tylko że do spodni jeszcze z wyższym stanem, takim, które wchodzą za pępek, no bo te tak kiepsko tutaj wyglądają do tego, ale bluza wygląda tak, moim zdaniem naprawdę fajna i to, co jest fajne w tych rzeczach, to, że one są takie mięciutkie. No i proszę bardzo, to jest ta biała z granatowymi nitkami i fajna, ale mam wrażenie, że zobaczyłam czarny stanik teraz, że to troszkę prześwituje, a więc nie wiem, zastanawiam się, z jednej strony fajna, a z drugiej strony no rzeczywiście nos to będzie brudna, nie wiem, muszę się zastanowić. Na Zalando jest 100 dni, no ale 100 dni to się nie będę zastanawiać. Bo tą granatową na pewno zostawię, a ta biała, nie wiem, mam wrażenie, że ona w ogóle tutaj jest dużo luźniejsza niż ta granatowa. Jakby ktoś ją już nosił. Takie odnoszę dziwne wrażenie. I powiem Wam, że z tego Zalando Privé to może nawet możliwe, że tam wrzucają, wiecie, wszystkie rzeczy, które się nie sprzedały na normalnym Zalando. Ale jest również bardzo mięciutka. Mleko z buzi, co? O Boże, ale to śmieszne. Wstawiłam wodę, brokuły, mam makaron, tuńczyka i będę robiła obiad na szybko, czyli tak jak zawsze. Poszłam się przebrać, bo było mi ciepło i zdałam sobie sprawę, że jestem z córką tak samo ubrana. Szary, szary, różowy, różowy. Jakoś tak po prostu, przez przypadek, całkowity przypadek. Tak, przez przypadek, Niunia. Czas na jedzonko. Maluska śpi, a więc to jest naprawdę sukces, bo sporo dzisiaj śpi, z czego się mega cieszę. Sporo, w porównaniu do wczorajszego dnia. A więc ja ściągam jej pranie. Nie muszę poobcinać jeszcze te metki, bo to nowe i jeszcze nie obcięłam. Wyszłyśmy, idziemy po Aleksa do szkoły, malutka w sumie już zasnęła, spała, zjadła i z powrotem zasnęła, więc wow, dzisiaj dzień spania. Ja wyszłam z domu i musiałam rozciągnąć bluzę, malutką też rozebrałam, dlatego że okazało się, że jest dużo cieplej niż mi się wydawało, jest naprawdę gorąco. Jadę, bo się denerwuję. I wstępne plany były takie, że mieliśmy iść do parku po odebraniu Aleksa ze szkoły, ale w końcu stwierdziłam, że odbierzemy go po prostu spacerkiem. To też jest kawałeczek, pójdziemy, wrócimy, a później posiedzimy sobie w ogródku już tak na spokojnie, będziemy mogli się wychillować. A młoda śpi. I mój banan. Dojechaliśmy do domu, mała śpi, Aleks bez humoru, a więc całą drogę powrotną wył. Pozdrawiam serdecznie, a malutka przepięknie śpi. Zdejmiemy sobie buty, usiądziemy, przyniosę lody i sobie po prostu oddechniemy. Dla fanów kwiatów chciałam Wam tylko pokazać, że moja róża rozkwitła. Przepięknie wygląda i jeszcze te fioletowe kwiatki z tyłu. Nie mam pojęcia, czy to nasze, czy sąsiada, bo to się tak rozrasta i właśnie zastanawiałam, czy to w ogóle nasze, czy sąsiada, ale róża jest piękna. Aleks? Idziesz myć ręce? Wetla Welema. Na koma. Myj ręce i będziesz jadł. Mała jeszcze chwilę śpi, tak jak mówiłam, a więc ja wykorzystam ten czas i może coś popracuję na komputerze. Ktoś tu wstał. A kto to? Kto to wstał? Wstał? Trochę pospałam, no. Długo pospałam nawet. Tylko z jedną przerwą na jedzenie. Ogląda sobie liście, bo jest trochę... Tak, liście sobie oglądasz. No. Wyspałam się? Tu coś się tylko poplułam trochę. Obejdzie dlogie, poplułam się. Co, kochanie? Gdzie masz stopy? Gdzie masz stopy? Ła, stopy! No, nie wiem, to mam takie syf. O, przepraszam. O, lolo, my się porigolę. Czy ja nie jestem mistrzem? Jedno dziecko wykąpane, drugie dziecko wykąpane. No, po prostu mama mistrz. Godzina 18. No. A kiki?
Zjadłeś? A kuku. Gdzie jest mama? Tu jest! Ale pytelek. Mykla. Mon cher amigos. Aleks już zjadł, dlatego że zrobiłam więcej tego makaronu w południe, bo wiedziałam, że on bardzo będzie lubił taki makaron z brokułami, a więc odgrzałam mu teraz ten makaron i on już zjadł. Jest 19, a jestem mega, mega głodna, a więc robię sobie bagla z łososiem, a Lorą, a pewnie też zje takiego bagla, jak wróci z pracy, ale on je dużo później, bo jak on o 19 kończy, to nie je przed 20, no i najczęściej jemy razem, ale czasem mi się właśnie tak zdarza, że no jak Aleks je wcześniej, ja też tam jem gdzieś dla siebie i on je dla siebie. Właśnie miałam wam mówić, że malutkie się oko przymknęło, ale co sekundę prawie wypluwa smoka i też niezadowolona jest, a więc pewnie to długo nie pośpi. No ale co, no on zaraz wróci z pracy, a ja się zabieram za mojego bagla, bo jestem wykonana.